kochani, witam Was z powrotem na moim kanale w kolejnym odcinku z wyzwania 100 dzieciaków z matki na 100%. No i cóż, zaczął nam się kolejny poród, tak. Jedziemy już taśmówką, nie no, żartuję. Wiem jak to wygląda, ale no nie, zaczął się kolejny poród. Dopiero co mi wyskoczyła ta informacja, ja dosłownie tam z pół dnia simowego sobie przegrałam, żeby tu trochę ogarnąć nasze dziewczęta. Niestety Skyla jest cały czas bardzo, bardzo smutna po śmierci dziadków. No, kompletnie się nie dziwię. Tak spojrzałam, ile jeszcze tego zostało, no jeszcze z dwa dni i tak, no, dwie godziny, dwa, no, będzie jeszcze to odczuwać. Na szczęście następne dziecko już tego prawdopodobnie nie odczuje, mam taką nadzieję. No dobra, kochani, no chyba trzeba będzie jechać do szpitala. Jedyne, co tutaj pozmieniałam, to dałam tutaj taki kącik do zabawy, do klocków, jakieś tutaj zabaweczki, bo w pokoju dziecięcym już nie ma tyle miejsca. Jest stosunkowo mało miejsca w sumie. I zmieniłam kanapę tylko i wyłącznie na taką bardziej pastelową. No dobra, kochani, no to ja myślę, że tutaj malutka już się nie baw, tylko mamusia cię przytuli. Obejmij czule i jedziemy do szpitala. W ogóle jak tam, Skyla już całkiem nieźle sobie tutaj radzi, ile ona ma do następnej grupy wiekowej. No jeszcze 4, to jeszcze spoko, to jeszcze zdąży sobie te... możesz... ojejku, co ja robię? Charlotte czuje się zbyt żałośnie, dobra. Jeszcze raz ją obejmi i jedziemy do szpitala. Urodzi dziecko w szpitalu. A, to już teraz, tak? Same jedziemy, same. To chyba już nie zdążymy jej objąć, no. Szkoda mi jest tej małej, bo ona to... jest, chodzi taka strasznie smutna cały czas. No ale cóż, no. Musi minąć trochę czasu. No zobaczymy, co nam się urodzi teraz. Czy chłopiec, czy dziewczynka. Właśnie, muszę sobie przygotować tutaj swoją stronę z rzutem kostką, tak? Została wysłana do żłobka. Dobra, ty podejdź tutaj. No dobra, jak ktoś tutaj się zjawi, ktoś to już idzie w sumie. Tylko nie wiem, czy to u tej pani się zapisujemy, czy... Nie, to chyba nie on. Czy on rejestruje? A, on rejestruje. Wygląda jak Mortimer Świr trochę. Zgłoś się w recepcji. No dobra. Tak, mamy panią już w bazie danych. Spokojnie. Pani wchodzi bez kolejki. No dobrze, dobrze. Kolejny zabieg przed nami. Jestem ciekawa, czy... zmieniamy salę. Ciekawa jestem bardzo tych bugów, czy dzisiaj też będą bagolce, czy nie. A to nikt nie obsługuje tego? Halo? Ktoś tu przyjdzie? Ktoś tu idzie? A, idzie pani, dobra. Czy się znowu będzie tutaj bagowało wszystko? Ale pewnie tak. Jestem ciekawa, czy ta klinika też się nazywa Moja Choroba. Tak jak ostatnio. No dobra, dobra. Nie słuchałam... Tak, znowu się będzie bagował. Nie słuchałam żadnej muzyki dla dzieci. Ani popu, ani czegoś tam... Chyba rocka? Nie pamiętam. Czegoś tam się nie słucha, żeby wpłynąć na płeć. Także nic tutaj nie kombinowałam. Tym bardziej nie słucham muzyki dla dzieci, bo na razie nie ma kompletnie... Dziewczynka! Od razu wpiszę jej nazwisko.
No dokładnie, bo na razie nie mamy miejsca na bliźniaki. No i zaraz wylosujemy sobie imię. Dobra, jaką mamy liczbę? Liczbę mamy 5. No to jedziemy z tym koksem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tierra. Tierra, tierra. No okej. Czy będzie jedno? Tak, jest jedno. Jest jedno. Też będzie miała ciemniejszą karnację. Ciekawe te imiona wychodzą. No okej. No dobrze, dobrze. Przynajmniej w normalnej takiej kołysce się urodziła, w takim. No pokaż się, kochanie. Też płaczesz. Wszystkie małe dzieci płaczą, jak się urodzą, nie? No i fajnie, mamy drugą dziewczynkę już. No to co, chyba wracamy do domu w takim razie. Troszeczkę zmarnowana, ale przynajmniej to jest plus porodu, że wszystkie te potrzeby się zaspokajają od razu. Skyla i Tierra wracają ze żłobka. Ciężko będzie mi wymówić to imię. No ale okej. Malutka sobie tutaj grzecznie śpi. Jej tatą jest... kto to był? Ten dupek taki, nie? Izaak, no. Przystojniak, ale no niestety. Wyjątkowy ham i prostak. Czy ty masz malutka w wyposażeniu? Tak, masz pełną zabawę w wyposażeniu, więc proszę bardzo tutaj odstawić te kotki, pieski i tak dalej. I kaczuszki. No, to się nie wiem, czy dostaniesz w ogóle do czegokolwiek. Dobra, popraw jej humor. O, baw się, właśnie, chciałam to zrobić, baw się. Malutka biedna ciągle tutaj mi płacze, no. Cały czas. Aj. Nie, rangi dzięki, ale tutaj się muszę zająć swoimi pociechami. Powieszę od razu... Ojku, co ja robię? Co ja robię najlepszego? Świadectwo urodzenia chciałam powiesić. Tylko chciałam je troszeczkę zmniejszyć. To damy... Tak od góry pojedziemy. O, może być. Tak damy. Dobra, jest fajnie. Ok. Póki malutka śpi, to niech sobie śpi. Nie, dziękuję, jestem teraz zajęta. Rodzina mi rośnie. Ale fajnie, że przynajmniej troszeczkę mogę... Tutaj Skylę mają pocieszyć. Ona jest taka biedna, ciągle tylko taka smutna. A nie chcesz się bawić? Ojejku. No właśnie, ona jest taka... Właśnie, ona chciała coś zjeść chyba, tak mi się wydaje. Gdzie ty masz te potrzeby, słoneczko moje kochane? Weź ją posadź. Daj jedzenie. I picie. Mleczko. Właśnie, trzeba będzie tutaj... mały króliczek. Ale fajnie. Muszę zdjęcie zrobić. Ale fajnie, słodko. O, super. Będę musiała tutaj z kolejnym panem, może z którymś takim, może z tym Darelem. W ogóle wszyscy są tacy dość ciemniejszej karnacji, nie? W sensie, że mało tutaj nawet blondynów się kręci. Malutka buntowniczka. Króliczek mały. Ale fajnie wygląda. Jaka to ci umiejętność rośnie? Poruszanie się? No dobra, fajnie. To jest chyba najfajniejsza animacja.
tych wszystkich z dziećmi. Dobra, chodź, malutka, damy ci jeść. No dobra. To ty teraz weź sobie siknij. Higienę masz ok. Tierra jest głodna? A no racja, faktycznie, dobra. Nakarm piersią i zmień brudną pieluszkę, przytul, kołysz i gawosz. Dobra. Wszystkie smutne te dzieci. Dobra, zajmij się teraz malutką. Och. No dobra, ty się już najadłaś. Zaraz mama musiała cię wyjmie z tego. Tylko się musi twoją siostrzyczką zająć. Kim ty jesteś? Lyle. Kimkolwiek jesteś. Ale na razie tutaj muszę... Dobra, później ją możesz wyjąć. Będę musiała niedługo dobudować jakiś pokój dla następnego dziecka. Tak mi się wydaje, że chyba tutaj. Nie wiem, dokąd sięga ta parcela. Gdzieś dotąd mi się wydaje. Tutaj będę musiała dać drzwi i zrobię następny pokoik. Dobra. Nie, Izaak, dziękuję. Już raz byłam z tobą na randce i wystarczy. Dobra. Tierra jest już zadowolona. Ciężko będzie mi wymówić to imię. Ale spoczko. Zawsze to jakieś takie ciekawe rzeczy są. Dobra, weź to posprzątaj. A może ty byś, malutka, chciała się położyć spać, co? Pokaż, jakie ty masz te umiejętności. Sobie ci tutaj można było wbić tak bardziej. Poruszanie się. Wiesz co, ja myślę, że się przytulisz do mamy i poprosisz ją, żeby... O, pieluszka i obejmij czule i bajka na dobranoc. O, chociaż jest 15 dopiero, ale strasznie jest mi jej szkoda, jak ona stoi, taki smutny króliczek. No. Straszne to jest. No ale ile jeszcze? 20 godzin, no to mam nadzieję, że jej to przejdzie niedługo. No. Nie, jarmarki tu nas wyjątkowo nie obchodzą teraz. No z czego się śmiesz? Dziecko ci płacze tutaj rzewnymi łzami. Boże, kochany. Biedna malutka jest. No już, już spokojnie. Schowaj się pod kołderkę. O, i zaraz będzie lepiej. Ja już nie sprawdzę, jak się ma małe dziecko, tylko utul ją później do snu. Później możesz jeszcze się powygłupiać ze swoją mniejszą pociechą. I myślę, że możesz sobie zrobić później coś do jedzonka. I przede wszystkim wyrzuć zepsute jedzenie. Zjedz kolację. A w sumie pastę primavera możesz sobie zrobić. Zasnęła? Tak. No i fajnie. Dobrze. Także mam nadzieję, że już niedługo i ten smutek minie. No 20 godzin to nie jest jakoś tak bardzo, bardzo dużo. Zaraz wrócimy sobie do malowania tych obrazów, bo mamy już 9 poziom
I w sumie zaraz będziemy mieć już no, końcowy krok tutaj wypełniony. Także fajnie. Ciekawe, ile punktów nam wskoczy. Piszą tutaj w ogóle to? Nie, nie, nie piszą. Ale może będę miała wystarczająco punktów na tą płodną. Ona 3000 kosztuje. Dobra, możesz włączyć jakąś tutaj music. Klasyczną na przykład. No to jaki śmieszny Sim Cornelius. Czemu oni nie mają w ogóle nazwisk? To mnie ciekawi. No dobra. Trochę ciężkie imię wyszło Tierra do Tierra, Tierra. Będę się starała je dobrze wymawiać. Ale mówię, to są wybory Charlotte. Ja tutaj nie ingeruję. O, festiwal miłości. Pokaż te informacje o festiwalu, bo to jest ten. Wiesz co? No, Charlotte musi czasami wychodzić z tego domu, ale no. Nie. Obie dziewczynki tutaj śpią. Ciekawe, czy Tiara też będzie blondynką, czy może będzie miała ciemne włosy. Zobaczymy. Chłopaki, dajcie spokój. Matko, ja wyciszam ten telefon. No ludzie, kochani. Przecież jak ona pozna jeszcze tylu chłopa, to cały czas ktoś będzie do niej dzwonił. Ciężko mi sobie to wyobrazić jakoś. Ale my cię nawet nie znamy, wiesz? Chyba, że... A może na tej imprezce u mamusi się poznałyśmy? Nie pamiętam już, szczerze powiedziawszy. Dobra, jakie to jest jakości normalnej? No, okej, to wystarczy. Tyle wystarczy. Ach, SMS za światów. Gratuluję nowego członka rodziny. Dziękuję, mamuś. No, dziękuję ci bardzo. Ach. Boję się, jakie dziecko wyjdzie z tego. Bo chyba tego też trzeba będzie, że tak powiem, odhaczyć. Dobra, ja myślę, że możesz jeszcze namalować abstrakcyjny średni. No ona też się w sumie musi wyrwać gdzieś z domu, bo no... A może namalujemy sobie ten obraz i się wybierzemy na ten festiwal? Do kiedy on w ogóle dzisiaj jest? Festiwal miłości do 1 w nocy. No dobra, to zobaczymy. Po prostu, żeby poznać nowych Simów. W takim tylko celu. No co tam? Chodź na tutaj. Później sobie to pomalujesz. Co tam malutka się dzieje, powiedz. Pieluszka. No dobra. Już tulimy, już zmieniamy. Już spokojnie. Możesz ją jeszcze raz przytulić w sumie. Dobra, kontynuuj. No chociaż na chwilę się tam wybierzemy. Nie będziemy pewnie do 1 w nocy siedzieli. Żeby żłobek też... Chociaż żłobek to chyba całodobowo tutaj funkcjonuje, nie? No dobra, to jeszcze raz. Naprawdę będę ignorowała te SMS-y, bo... Nie ma czegoś takiego jak zablokuj. Albo dodaj do czarnej listy. Nie no, do czarnej to bez przesady, ale... ale no będą tutaj naparzać tym telefonem, coś czuję. No dobra.
Dobra, to mogę kliknąć. Ostatnio na Sobery Pepper dostała jakieś pogróżki właśnie od nieznanego numeru i się oczywiście okazało, że to był jakiś troll. No, no dokładnie, i to ta sama laska. Nawet. No dobra. Uda się? Uda się? No nie jest to arcydzieło, ale przynajmniej jest. Dobra. Weź jeszcze ją tutaj kołysz, a ją jeszcze utul. I myślę, że na chwilę możemy się wybrać na ten festiwal. Zobaczymy, co tam jest. Tak na trochę i tak już jest dosyć późno, więc to nie będzie trwało w nieskończoność. No dobra, no to co? Bierzemy sobie kalendarz. Bierzemy sobie kalendarz i tutaj w ulotkę i wybierzmy się na ten festiwal. Same. Same. Dziewczynki są w dobrych rękach. No i dobrze. No i widzisz, jak nie jesteś w ciąży, to w tym płaszczyku wyglądasz uroczo. Super. No dobra. Są tu jakieś budki otwarte? Jeszcze chyba nie. Dobra. Poznajemy tutaj ludzi. Widzę, że komuś się bardzo mocno bagują włosy. I to tak tragicznie mocno. Jezu, ale to wszystkim? Ciekawe od czego? Od jakiegoś moda zapewne. Jak to zawsze bywa. No dobra. Co tu można było robić? Bo już nie pamiętam. Tutaj mamy tą górę miłości. A możemy z nią w sumie zapytać o przeznaczenie w sferze uczuciowej, o podzielenie się mądrością. Jeszcze coś takiego jest? Nie. No dobra. Możesz się napić herbatki z wiśni. Co my tu mamy? Tu są jacyś ludzie. Przyjazne powitanie. A tutaj ktoś obsługuje? Tak, jakaś sympatyczna dziewczyna. Możesz w sumie kupić obiekty festiwalowe. Że spotkam kogoś wysokiego i ciemnowłosego? No to dobrze, dobrze, no. W porządku. Ty masz tą herbatę, czy jej w końcu nie nalałaś? Ładna muzyka jest na tym festiwalu. Aha, fajnie, pani się zamknęła. Urocza, urocza naprawdę. Dzięki, że pozwoliłaś mi kupić kulę śnieżną. Ale fajna jest ta cecha, że ona tak szybko poznaje cechy tych Simów. To jest bardzo fajne. My chyba się znamy, nie? Tak, bo ty pracowałeś w tym szpitalu i mnie tam przyjmowałeś. W rejestracji. Ciebie możemy zapoznać. I ciebie też. A ja cię mam znajomych w ogóle? Nie widzę, bo się zablokowały te... Tak, to jest ten Ashaya, okej. Ja w zasadzie to większość znam ciemnowłosych mężczyzn tutaj. Dobra, myślę, że nie będziemy tutaj jakoś mega długo. Ja bym chciała, żeby ona się napiła tej herbaty, kurczę. I kupiła te obiekty.
No i co? Nie da się tego kupić, tak? A nie, da się, dobra. To weź najpierw targuj się i kup obiekty festiwalowe. I napij się tej herbaty, bo chyba jeszcze jej nie próbowałaś, nie? Nie. Może pani nam troszeczkę zejdzie z sceny. A momencik, bo ja chyba, ja przeceniłam sobie te rzeczy. Momencik. Kup obiekty festiwalowe. A, okej, dobra. Chciałam tą śnieżną kulę Newcrest wziąć. Okej. I napić się tej herbatki. A dziwnie się nazywają ci Simowie tutaj. Sama bym się takiej herbaty napiła. Ale ona ładnie wygląda. Ona ma taki chyba kwiat, co się tak rozwija w herbacie, nie? Tak, z kwiatami wiśni. Zbieramy się tak na chwilkę, żeby się wyrwać z domu. Tak po prostu. No dobra, idziemy do domu. Trzeba wracać do naszych pociech. Ale ładnie to wygląda. Fajne są te różne takie wydarzenia i festiwale. Ja w ogóle w Sun Mission bardzo rzadko gram. Nie wiem czemu. A co, to burza jest? Tak, burza. No dobra. Już dziewczyny was ogarniam, już was ogarniam. Tylko weź sobie siknij. Jak ty się czujesz, Skyla? Nie najgorzej, ty sobie też możesz siknąć w sumie. Korzystaj z nocniczka, a potem możesz ją wykąpać. Kąpiel dla Skyli. O, Skyli zaraz się wbije, kolejny poziom poruszania. Także to bardzo fajnie. Tierra się fajnie czuje. O, już lepiej mówię to imię. Wiesz co, na razie póki malutka tutaj sobie korzysta, to przebierz się może w to i weź tutaj jeszcze się zajmij malutką. Nakarm piersią i gawosz. Dobra. Bo to troszeczkę tutaj potrwa. Ja myślę, że całych tych ścian nam nie wystarczy na te wszystkie. Chociaż tu mamy całą ścianę. O, ile tu jest miejsca w ogóle? Będą wszystkie takie w tych. Jak tam idzie? Czekasz sobie, aż siku przyjdzie. Rozumiem. O matko. Dobra. Popraw humor. Obejmij czule. I tutaj weź ją wykąp, zrób jej kąpiel. Dobra. Oj, ty też jesteś już taka... Czy znowu się odcinek skończy, że padniesz na podłodze? Mam nadzieję, że nie. Powinnaś jeszcze coś zjeść sobie, nie? Malutka. Daj jedzenie jeszcze tak na szybko. Dobra, daj jej coś. Oj, mam nadzieję, że sobie poradzę z tym wyzwaniem, bo to nie jest prosta rzecz. To naprawdę nie jest prosta rzecz. Ja podziwiam, jak wszyscy tam
dociągają do liczby jakichś tam, nie wiem, 60 dzieci na przykład, tak? To w ogóle jest dla mnie jakiś kosmos w ogóle. Dobra, wykąpią jeszcze. Będziesz musiała się, no, przytulić się chcę jak najbardziej, że tak. Ja ci to sprzątnę już. Dobra, wykąpią. Wykąpią z, Charlotte, bo ty zaraz mi tutaj padniesz. I znowu tak się skończy ta rozgrywka dzisiejsza. Ona ci coś opowiada. No dobrze. Ty dalej jesteś zmęczona. Dobra, a potem połóż ją po prostu spać. I sama też pójdziesz spać. I tak dzisiaj zakończymy. No. Także na razie mamy same dziewczyny w mieszkaniu. No i co? Coś się tutaj zablokowałyście w nogach. Uda mi się odblokować? Resetuj. Nie, to nic niestety nie dało. Dobra, wykąp ją. Możesz ją wykąpać? Poproszę. No dobra, chodźcie, chodźcie. Dlaczego wy się tak denerwujecie na siebie, dziewczyny? No, buntownik mały. Się dalej kąpię w tym ubraniu. Dobra. Położę się później spać. Malutka zaraz pewnie się tutaj rozryczy, bo było karmienie piersią i zaraz pewnie będzie pieluszka do wymiany. Ja was bardzo serdecznie przepraszam, że czasami tutaj słychać straszny hałas u mnie w tyle, ale pod moim blokiem o tej porze bardzo lubią jeździć motory i po prostu ryczą na całą ulicę. Mimo, że mam zamknięte okno, to słychać bardzo. No dobra, dobra, dobra. Idziemy. Chodź, już kładziemy się spać bez pół do czwartej w nocy. Jezu. Idziemy, idziemy. Malutka, się trochę przycinasz. Nie wiem przez co, czy to przez ten kostiumik. Ojej, ojej, ojej. Mała stepuje. No już, chodź. Połóż się spać. Tak, ja coś czuję, że znowu będzie to samo, nie? Znowu mi padnie zaraz. Dobra, połóż się spać. Przytul malutką i ty też idź spać. Jeśli zdążysz. Mam nadzieję, że dzisiaj się uda. Dobra. Jedno śpi. A drugie? No dobra, kochani, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nic takiego specjalnego, kolejna ciąża, tak? Ciąże będą się tutaj często pojawiały. Ale mówię wam, nie mam takiego parcia, że to musi być już natychmiast, że jak się nie uda z tymi dziećmi, to po prostu się nie uda i już, no. I zobaczymy. Na razie się nie nastawiam. Na razie tak na luźno sobie tutaj gram. Staram się przestrzegać zasad, ale nie chcę się spinać, bo to stracę całą zabawę. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie kolejnego odcinka z tego wyzwania. Mam nadzieję, że wam się to podobało i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa.